Tak, rzeczywiście był to ciężki mecz dzisiaj i tutaj wywieziony remis z tego terenu jest naprawdę bardzo cenny. Tym bardziej, że tak jak mówię, no, nie było łatwo i zdobyliśmy ten jeden punkt, ale jesteśmy z tego powodu zadowoleni. Ja myślę, że no, takie były dzisiaj warunki i obydwie drużyny miały te warunki, więc tutaj jakby nie można zganiać na to, aczkolwiek no, nie pomagało w tym, żeby grać naszą piłkę i dostosowaliśmy się do tego, co mogliśmy po prostu tylko zdziałać na tym boisku, czyli staraliśmy się szybko przenieść ciężar gry na teren przeciwnika i czasami stwarzać te sytuacje. I dzisiaj mieliśmy parę sytuacji, w których mogliśmy zdobyć bramkę, aczkolwiek Arka też swoje miała i myślę, że ten remis jest zasłużony. No, zaatakowali od początku rzeczywiście, ataki Arki były od samego początku i szybko zdobyli bramkę, więc ten mecz dla nich się naprawdę bardzo dobrze ułożył. No, nie było łatwo później grać z myślą, gdzie się przegrywa na terenie przeciwnika i myśleć o tym, czy się zdobędzie bramkę, czy nie. No, akurat nam się udało dosyć szybko tą bramkę strzelić i rzeczywiście to nas troszeczkę uspokoiło i staraliśmy się czekać na swój moment w tym meczu i zdobyć jakąś bramkę. Dobre doświadczenie Łukasza i miałem przeczucie, że ta piłka może pójść na drugi słupek, więc zrobiłem ruch do przodu, później poszedłem na długi, rzeczywiście ona leciała już mi na głowę, więc widziałem bramkarza, który nadbiega i wiedziałem, że muszę umieścić w bramce. Myślę, że tak, że nie mogę narzekać na swoją formę. Mówię, cieszę się z tego powodu, że asystuję, że strzelam bramki. To jest bardzo miłe i tak jak mówię, no, każdemu zawodnikowi to się podoba. Aczkolwiek tak jak mówię, no, chciałbym dzisiaj też wyróżnić naszego bramkarza, Wojtka, który naprawdę bronił dzisiaj świetne spotkanie i myślę, że bohaterem tego spotkania jest niewątpliwie on. No to się okaże dopiero. Na razie mieliśmy co zdaliśmy, więc czekamy na wyniki. To nie od tego zależy. Tutaj po prostu mieliśmy swoje sytuacje, także mieliśmy mnóstwo w dzisiejszym meczu i nie wykorzystaliśmy, dlatego tego meczu nie wygraliśmy, także, ale myślę, że gra była niezła, także tutaj na pewno końcówka już była takim otwartym futbolem, bo już każdy chciał przejść na bramkę zwycięską i zdobyć te 3 punkty. No nie udało się. Na pewno tutaj dużo zdrowia i walki chcieliśmy też zostawiliśmy i chcieliśmy też udowodnić swoim kibicom, że światowy mecz był tylko wypadek i że po prostu przypadek przy pracy, także spokojnie dzisiaj chcemy, no, podeszliśmy do tego spotkania, w ogóle nie podgrzaliśmy się, no, wyglądało to nieźle, szkoda, że nie wygraliśmy tego meczu. No tak, na pewno tak by było, także tutaj no, punkt jest punktem, na pewno się ten punkt przyda. Został nam jeszcze jeden mecz z Legią Warszawa, także na pewno tutaj będziemy chcieli też jakiś punkt, nawet 3 wywieźć z Warszawy i mieć tą właśnie spokojną zimę. No duży niedosyt, bo były te sytuacje, które były, sobie stworzyliśmy i na pewno powinniśmy jedną z nich strzelić. I to spotkanie byśmy wygrali, także tutaj na pewno zasłużyliśmy na zwycięstwo, a remis nie za bardzo jest tak zadowala. No, cały zespół zasłużył na ten remis i ja jestem od tego, żeby bronić, akurat na takie sytuacje i obroniłem. No wiele osób mówi, że jak bronię, to mam wiele szczęścia, niech tak pozostanie. Na pewno nie, no ale widać, że nasza gra idzie w dobrym kierunku i następna, zawsze myślę, że 6 punktów spokojnie można zrobić. Takich rzeczy się nie zapomina, ale myślę, że spokojnie powinniśmy wygrać z Krakowem. My też zaczęliśmy dobrze teraz grać i myślę, że powinniśmy spokojnie wygrać w Sosnec. Czego zabrakło? No, jakbyśmy bardziej dokładnie rozgrywali piłkę, a tak jak to myślę, że spokojnie mogliśmy bardzo szczęść gorą, no ale remis myślę, że dobry na gdzieś. Zawsze jest szansa, jest, no ale przynajmniej tylko mocno uderzył i zareagowałem, no ale to było bardzo blisko i myślę, że ciężko było to bronić. No to ciężko nie powiedzieć, to trzeba ten razem.